Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo24, a moim i Państwa gościem jest prezydent miasta Legnicy, pan Tadeusz Krzakowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Myśmy się w życiu już spotykali niejednokrotnie, ale w rozmowie przed kamerami po raz pierwszy. I w Legnicy. I w Legnicy, to prawda, tak? Rzeczywiście myśmy się najczęściej spotykali w innych miejscach. Panie prezydencie, rządzi pan Legnicą 20 lat. To powoduje, że ma pan gigantyczne doświadczenie i w czasie tychże rządów miał pan możliwość współpracować, próbowałem policzyć, ale z prawie 10 polskimi rządami. To doświadczenie też prawdopodobnie pokazało panu, jak poszczególne rządy z tymi samorządami współpracowały, jaki tworzyły klimat w tej współpracy. Które z nich najbardziej panu i samorządowcom, bo przy to nie chodzi tylko o Legnicę, w pana ocenie sprzyjały? Wie pan, ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, o czym pan teraz powiedział. Bo dla mnie zawsze jest ważne, żeby działać na rzecz miasta i szukać sojuszników dla miasta, więc to, że dokonywały się takie przemiany właśnie i pojawiali się kolejni premierzy i rządy kolejne, to z pewnością nie sprzyjało pewnym też i stabilności, czy stabilności generalnie. Natomiast moją rolą zawsze jest i będzie walka o miasto i współpraca z każdym, kto dzisiaj jest. Natomiast gdybym miał to oceniać, no każdy z tych okresów i każdy z tych rządów miał swoją specyfikę i można by było mówić o plusach i minusach, ale dzisiaj byłoby to zbyt dużo czasu, bo jak pan sam wspomniał, było to chyba 10 rządów, tak? Prawie, tak. Panie prezydencie, wydaje mi się, że obecna partia rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej tak to też jest oceniane przez samorządowców w kraju, ma wyjątkową tendencję właśnie do centralizowania tejże władzy i no, nie jest to tak, że samorządy są dla nich najwygodniejszymi partnerami. Woleliby o większości rzeczy decydować w Warszawie. Jasnym jest, że tak się krajem rządzi łatwiej. Ta decentralizacja w mojej ocenie jest lepsza dla mieszkańców, ponieważ samorządowcy dużo lepiej wiedzą o tym, co się dzieje blisko ludzi. Natomiast jest ten taki nawrót, tak, do centralizowania władzy. Pan też się z tym musi mierzyć na co dzień? Obserwując to, co się dzieje generalnie, to na pewno my w samorządach staramy się upodmiotawiać nasze działania, więc staramy się wychodzić z wszelkiego rodzaju inicjatywami do ludzi i też oddawać pewne możliwości współdecydowania o tym, co się w mieście dzieje. Są też, tak, jak budżet obywatelski, do tego właśnie zmierzają, czy też prowadzone konsultacje społeczne. One nie są żadną fasadą, nie są czymś sztucznym, one są rzeczywistym takim wyrazem naszej troski i budowania takiego społeczeństwa obywatelskiego, wychodzenia z taką propozycją współtworzenia miast naszych i samorządów. I to jest generalnie to, co nam przyświeca i to, co towarzyszy. Te 20 lat, jak pan wspomniał, urzędowania mojego i moich kolegów, bo nie jestem jedyny, no, nauczyło nas też i tej takiej podmiotowości jeszcze w takim mocniejszym wymiarze, bo mądrością naszą jest mądrość też i społeczeństwa, więc czerpiemy z tej mądrości społeczeństwa i tą wiedzę, którą też i chcemy później wykorzystywać w współrządzeniu i zarządzaniu miastami. I wydawałoby się i tak by chciałoby się, żeby też i ta mądrość, którą my zdobywamy tutaj na dole, na poziomie samorządowym, była też i wykorzystywana na szczeblu centralnym też. W związku z tym wszelkiego rodzaju próby centralizacji, które występowały, bo to trzeba powiedzieć, że każda władza ma taką tendencję z tych, o których pan wspomniał. Wrażenie, że to wynika wręcz z zazdrości o to, że samorządy są niezwykle sprawcze i to one tak naprawdę przeobrażają ten kraj i władza centralna chciałaby ściągnąć do siebie te zasługi. I ma pan rację, tak jest, bo wie pan, piękną rzeczą jest mieć możliwość tworzenia, współtworzenia i oglądania czy doświadczania owoców swojej pracy, więc tutaj to współtworzenie, tworzenie na szczeblu tym lokalnym daje wyjątkową radość czerpania z tego, że tu od decyzji do realizacji oczywiście upływa trochę czasu, ale widzi się te efekty i tą moc sprawczą. Więc i też to, o czym pan wspomniał, te próby centralizacji na każdym poziomie, w każdym powiedzmy okresie tych lat, o których ja mogę mówić, doświadczałem. Było to raz mniej, raz więcej, ale niewątpliwie to, o czym pan wspomniał, że rzeczywiście są przykłady tego, że nie do końca chcą
akceptować tą rolę samorządów jednak w kreowaniu pewnych działań lokalnie, leży u podstaw takich też działań. I szkoda, bo moglibyśmy pięknie rozwijać nasz kraj, współdzieląc się sukcesami i radością czerpania z tego, co się udało osiągnąć. I uważam, że tutaj wysłuchanie samorządowców, wsłuchiwanie się głosy samorządowców, ale nie samorządowców postrzeganych jako osoby indywidualne sprawujące urzędy prezydentów, wójtów, burmistrzów, ale samorządowców, którzy mają dialog i utrzymują dialog ze społeczeństwem, bo my się kierujemy mądrością naszej lokalnych społeczności i wysłuchanie i niejako uwzględnianie tego głosu naszego w tych działaniach centralnych uważam za główne wyzwanie dla każdej władzy, bo niewątpliwie to jest takie też i współdzielenie się radością z sukcesów, ale i współodpowiedzialnością za osiągane efekty. Rząd Mateusza Morawieckiego od 1 stycznia wprowadził coś, co dla nich jest niezwykle ważnym projektem, czyli tak zwany Polski Ład, na którym to mieli zyskać w większości przeciętni mieszkańcy naszego kraju. No, jak okazuje się, różnie to z tym bywa. Natomiast w ekonomii jest tak, że jeśli ktoś ma coś dostać, to ktoś musi stracić. No i tak się jakoś poukładało nieszczęśliwie, że główne obciążenie zostało przerzucone właśnie na samorządy. Państwo też mierzycie się z tym problemem w Legnicy? No my się musimy zmierzyć z tym problemem, bo bez względu na to, jakie są przesłanki tego działania, to tutaj na dole my w zasadzie musimy też i z tym problemem się uporać, ale w ramach granic i możliwości, jakimi dysponujemy, a przede wszystkim w ramach prawa, które daje nam możliwości działania, ale i również skutków, które to wywołuje. No, póki co wszyscy patrzymy z utęsknieniem i szukamy rozwiązań, które będą łagodziły skutki te, które dotyczą samorządów, a jednocześnie będą stanowiły rekompensatę dla utraconych chociażby wpływów. No tak, tylko z tego, co wiem z rozmów z samorządowcami, znowu jest tak, że wasz głos nie do końca został wysłuchany i te fundusze różnego rodzaju, które są tworzone, one mają przeznaczać środki na inwestycje, ale rząd zapomniał o tym, że potem te inwestycje wymagają środków na utrzymanie, a tych już nie ma. No tak, my generalnie borykamy się teraz z problemem bieżących dochodów i bieżących wydatków i to niewątpliwie jest coś, co spędza nam sens powiek, bo inwestycje, tak pan wspomniał, rzeczywiście możemy realizować, a zwłaszcza te inwestycje, które są oczekiwanymi przez mieszkańców inwestycjami w infrastrukturę społeczną, obiekty użyteczności publicznej, one generują koszty utrzymania i to jest bieżący wydatek. Są też decyzje na naszym poziomie też muszą być ważone z punktu widzenia skutków, jakie one będą przynosiły i przynoszą do budżetu miasta. Stąd też i z pewnością musimy dokonać pewnej modyfikacji naszych planów i odłożyć na późniejszy czas, gdy bardziej będzie już ugruntowana pozycja po stronie dochodów bieżących w samorządach i tym samym zagwarantowane źródła finansowania tych inwestycji, które są zawsze wówczas kosztochłonne, bo nie wystarczy wybudować akwaparku czy jakiegoś obiektu użyteczności publicznej, bo później pojawia się znowu instytucjonalny charakter takiego obiektu, utrzymanie całej infrastruktury, całego obiektu, eksploatacja tego obiektu, a z założenia w samorządach inwestycje nie mają charakteru komercyjnego, czyli one nie są dochodowymi, tak, to jest w przedsiębiorstwie, gdzie firma się zakłada i firma musi mieć bilans dodatni, bo inaczej nie ma szansy utrzymania się na rynku gospodarczym i prowadzenia działalności, więc tutaj w przypadku samorządów mówimy zawsze o inwestycjach potrzebnych w samorządach, potrzebnym samorządom, ale właśnie potrzebnym społecznościom lokalnym, ale nie zawsze i z reguły to jest tak, że one generują później koszty, które trzeba pokryć z budżetu miasta, bo zwykłą, oczywistą rzeczą jest, że zawsze koszty trzeba z czegoś pokryć. Tu w tym wypadku trzeba pokryć je z dochodów własnych samorządów. I a propos tych przedsięwzięć, ja nie ukrywam, że bardzo intensywnie obserwuję to, co się dzieje z jakością powietrza na Dolnym Śląsku. Prawie codziennie, a właściwie codziennie monitoruję, jak wygląda ten stan powietrza. I o ile Wrocław, stolica Dolnego Śląska z złym powietrzem, ze smogiem ma problem przez dużą część roku i to są wskazania czasami o 300-400% przekraczające dopuszczalne normy, o tyle jak zauważyłem, Legnica praktycznie tego problemu nie ma. Czy to jest kwestia lokalizacji, czy to jest kwestia państwa intensywnych działań?
My też obserwujemy te dane, my też obserwujemy te liczniki, które wskazują na poziom zanieczyszczenia i stan powietrza w naszym mieście i od wielu, wielu lat czynimy duże wysiłki finansowe i organizacyjne, by poprawiać stan powietrza w naszym mieście. To od wielu lat realizujemy program ograniczenia niskiej emisji, przeznaczamy środki z budżetu miasta i również zewnętrzne środki zewnętrzne, które mają służyć pokryciu chociażby wymiany pieców w indywidualnych mieszkaniach. To też na szeroką skalę wcześniej zakrojony program eliminowania niskiej emisji poprzez wyeliminowanie kotłowni lokalnych w budynkach użyteczności publicznej, bo mieliśmy kiedyś taki stan, że w wielu obiektach naszych szkolnych, czy też w obiektach innych użyteczności publicznej funkcjonowały lokalne kotłownie. Wszystkie te kotłownie w tych obiektach użyteczności publicznej, a więc tych, których zaadministruje Urząd Miasta, czyli w szkołach, przedszkolach, żłobkach i innych, udało nam się wyeliminować te lokalne kotłownie i przeszliśmy na opalanie gazem, bądź przeszliśmy na zasilanie energią cieplną z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czyli WPC-u naszego tutaj lokalnego. No i to daje efekty? I też to daje efekty. Oczywiście wprowadziliśmy chociażby też takie rozwiązania, bo to, wie pan, trudno mówić o jednosektorowym jakimś działaniu, wielosektorowo działamy. Z punktu widzenia użytkowników też może mało zauważalnym, ale dla nas z punktu widzenia globalnego działania to jest system zarządzania ruchem. W wyniku wprowadzenia systemu zarządzania ruchem, takiego ITS, który jest inteligentnym systemem zarządzania ruchu, który był bardzo krytykowany i różne komentarze pojawiały się na ten temat, spowodował, że efektywność układu komunikacyjnego w naszym mieście poprawiła się o 30%. Wybudowana w roku bodajże 2005 czy 2006 zakończona obwodnica zachodnia spowodowała, że cały ruch tranzytowy z południa na północy wyprowadziliśmy z centrum miasta. To była szalona była zmiana, jeśli chodzi o tranzyt w mieście i zanieczyszczenie powietrza. Być może mało zauważalne dla niektórych, natomiast ja patrząc z punktu widzenia, przecież tą obwodnicę budowałem razem z moimi współpracownikami, oczywiście za pośrednictwem firm pozyskaliśmy wówczas środki na budowę obwodnicy zachodniej, również ze środków unijnych i dzięki temu za 100 milionów tą obwodnicę zachodnią wybudowaliśmy, wyprowadzając te 30% ruchu tranzytowego, wyprowadzając cały ruch tranzytowy z miasta z południa na północ, co obniżyło obciążenie układu komunikacyjnego o kolejne 30%, to spowodowało, że też i ten z pewnością stan powietrza uległ poprawie, ale to było jedno z działań, a te kolejne działania przynosiły te efekty. Również wymiana taboru komunikacyjnego. Idzie ona powoli, ale tutaj też mam pewne obawy co do efektywności uzyskiwanego rezultatu z tych działań, bo wysokie nakłady na wymianę taboru komunikacyjnego nie współmiernie w mniejszym stopniu przekładają się na efekt ekologiczny, aniżeli wymiana pieców. To cały ruch w mieście to jest około 15%. Tak, i to jest potwierdzone analizami naukowymi, gdzie właśnie ta struktura zanieczyszczenia powietrza bardziej bytowa decyduje o jakości powietrza w danym miejscu, przemysł, a później gdzieś tam pojawiają się te komunikacyjne również elementy zanieczyszczenia powietrza i to nie należy je bagatelizować. W związku z tym też do tego przykładamy swoją uwagę i staramy się ten tabor komunikacyjny miejski wymieniać sukcesywnie w ramach posiadanych środków. Oczywiście też zwracamy uwagę na inwestycje, które zostały poczynione w Przemyśle. Tutaj szczególnie należy podkreślić zasługę KGHM-u Polska Miedź S.A., która poczyniła olbrzymie starania po to, żeby poprawić standard funkcjonowania huty Miedzi Legnica i olbrzymie inwestycje w ochronę środowiska zostały w ostatnich latach poczynione i są kontynuowane. I to jest bardzo ważne dla nas, że efektem tego też było to, że ograniczono strefę ochronną huty Miedzi Legnica do niezbędnych rozmiarów. Wcześniej to były znacznie większe obszary zajęte przez strefę ochronną huty Miedzi Legnica. Dzisiaj mamy w tym obszarze już nowe przedsiębiorstwa, mamy budynki mieszkalne i to wszystko funkcjonuje i ten stan powietrza z analiz, które jak pan wspomniał, pokazują, że jest w naszym mieście bardzo, powiedzmy, już odbiegający od wcześniejszych pomiarów, które wykonywane były, im plus, czyli poprawiło się. No i oczywiście samo położenie Legnicy, bym powiedział, no, ma swoje mankamenty, bo Legnica znajduje się w Niecce, takiej geologicznej. I nie jest to wyniesionym miastem na wzgórzu, wręcz przeciwnie, więc ta duchota i to dławienie powietrza powinno tutaj być odczuwalne.
No i oczywiście są dni, ale jest to że miasto, tak się którym, pojawia. W którym można odetchnąć pełną piersią. Bardzo się cieszę, że pan tak mówi, bo zależy na tym, żeby miasto miało właśnie te walory też i bytowe, widać, jak najlepsze dla mieszkańców. Bo, ale wie pan, na co dzień mieszkańcy też na to zwracają uwagę i jak coś się już pojawia ze strony jakiejś, tam jest jakieś zanieczyszczenie, wyczuwa się jakiś swąd w powietrza w różnych rejonach miasta i interwencje mamy i tu też nie pozostawiamy to bez interwencji. Też się to zmieniło, bo ludzie stali się dużo bardziej wyczuleni na tym punkcie i dobrze, tak. I to mnie cieszy. Tak. Na koniec, panie prezydencie, chciałem zapytać, co uważa pan za największe wyzwanie na te już niecałe dwa lata, ostatnie dwa lata tej kadencji? Po pierwsze, to jest kontynuowanie tych działań, które legły u podstaw też i całego programu rozwoju miasta, określonego strategią, którą w tej chwili kończymy i kontynujemy te działania. W ciężkich czasach przyszło tak, państwo tą strategię tworzyć. Tak, ale od tego jesteśmy, żeby bez względu na czasy rozwiązywać problemy, a doświadczenie moje i moich współpracowników temu powinno sprzyjać i staramy się czerpać pożytki, pokłady wiedzy i umiejętności z tego doświadczenia wspólnego. I również też i otoczenie, które staramy się budować przyjazne dla miasta, bo miasto nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości, od otoczenia zarówno tu lokalnego, jak i tego centralnego, więc budowanie też i sojuszników dla miasta jest bardzo istotne dla mnie i tych sojuszników poszukuję w wójtach, burmistrzach, sąsiednich gmin, bo też widzimy tą formę olbrzymiej możliwości współpracy na rzecz naszych lokalnych społeczności, budowania takiego subregionalnego charakteru miasta i też budowania takiego mocnego ośrodka gospodarczego, społecznego, kulturalnego, administracyjnego, w ogóle jako Zagłębia Miedziowego, ważnego, drugiego po Wrocławiu ośrodka i regionu na mapie Dolnego Śląska i to jest dla mnie kluczowe. I wzmocnienie tej pozycji jako konkurencyjnego ośrodka Legnicy i Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska na mapie Polski, tutaj w odniesieniu do Legnicy Zagłębia Miedziowego na mapie Dolnośląskiej jest jednym z kluczowych działań. I wzmocnienie tej pozycji, tej pozycji służą wszystkie te instrumenty, chociażby teraz tworzone na nową perspektywę finansową i zbudowania z nowych mechanizmów terytorialnych, jakby ZIT-ów. Tutaj gdyby chodziło już o szczegóły i zbudowanie strategii na kolejny okres budżetowy Unii Europejskiej, właśnie spójnego programu rozwoju ZIT-u Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale też i regionu, jakim jest Dolny Śląsk i tutaj uwzględnieniu wszystkich tych celów i do osiągnięcia zdefiniowanych strategią rozwoju, którą dzisiaj budujemy dla naszego miasta na lata 2030+, które wyznaczą nowe kierunki, które budujemy w oparciu już o doświadczenie wieloletnie i też głos i dialog społeczny, który budujemy z mieszkańcami i działania w dziedzinie ochrony środowiska. Wchodzić moglibyśmy tutaj w szeroki pojęty samorząd i wymieniać szereg działań, ale to jest wizja, która wiąże się nie życiem jednego człowieka i jedną dekadą, ale to wizją oczywiście na wiele, wiele, wiele lat. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.